Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, oto i Spiritfarer. Dzisiaj na wstępie chciałbym zrobić coś, w sumie czego się nie spodziewałem, żebym to chciał zrobić, ale jednak. Otóż postawimy sobie taką malutką chałupkę dla krów. Jako że jest ona naprawdę niewielka, to można nawet w ten sposób zobaczyć. I wygląda na to, że gratis dostajemy od razu krowę, więc no. Mamy krowę. Nie wiem, jak ona ma działać i pewnie co jakiś czas tylko będzie tutaj przychodzić ją doić czy coś. Nie wiem. Okej, czyli po prostu się chodzi i ją doić, trzeba karmić. Okej. Dobra. Nie wiem, powiem wam szczerze, czy do czego mi będzie mleko. Ale dobra, ważne, że mamy krowę. I miejmy nadzieję, że to nie będzie zły wybór. No, ale tak czy jak. Dosłownie zanim zresetowałem dzień, czy tam w sumie zacząłem nowy dzień, co nakarmiłem wszystkich, tak więc nie powinno być z tym problemu. Teraz dzwonimy. I co mam tutaj do zrobienia? Budować kuźnię, czy tam w sumie kowalnię i w końcu biurko dla Gustawa, które wymaga... O, mam wszystko, okej. Więc Gustaw ma biurko i już coś od nas chce. Ciekawe, swoją drogą też, powiem szczerze, on się zastanawia po prostu już plącze, oczywiście. Jak to będzie z dziwaniem, czy on coś fajnego ma, czy nie? Ale dobra, zanim coś to... No nareszcie. Czym nareszcie tu jest? Spójrz na to. Spójrz na te nierówności, czy te kształty, nie wiem, te krzywizny. Spójrz na to idealne dopasowanie materiałów. Naprawdę, dzieło sztuki, wykonane przez mistrza. Teraz moja cała robota będzie dużo przyjemniejsza. I bardziej szykowna, coś tego typu. Teraz mogę zająć się większością drobiazgów osobiście. Ale większe, tak jak ta... już się plączę. Natomiast większe, tak jak ta biurko, musimy stworzyć samemu. Jak tylko... Jak dostałem parę po prostu schematów od współpracowników... A, jeśli dostanę to do mnie trochę do... Damy tobie. Nie jestem pewien, będziesz, tak jak zwykle, perfekcyjnie kompetentna, żeby, no, wykonać je. Okej. Czyli... Okej, czyli muszę poczekać aż... jak to się nazywa? Muszę czekać po prostu aż... Gustaw coś będzie miał, tutaj kuźnie, co raczej zbyt szybko nie zbudujemy, brakuje z tego, co pamiętam, jakiegoś rodzaju kamienia. Zresztą już sprawdzę, tak, Comet Powder. Pulsar i aż planki nie są problemem, ale niestety ten cały kosmik czy Comet Powder nie jestem w stanie zrobić, bo jak widzicie, no, zaraz wam pokażę tej oliwki, słonecznik i trzy kamienie, które żaden z nich właśnie nie daje tego, co jest potrzebne, więc no. Po prostu zajmijmy się innymi sprawami, czyli zostało ulepszanie dla Atula i ulepszanie dla marudnych braci. Atul potrzebuje ektoplazmy. A oni potrzebują rzeczy, których nawet nie wiem, jak zdobyć. Typu jakieś szkła czy coś. No dobra, żelazo wiem, ale silk też wiem, tylko nie wiem, jak zdobyć płyty szklane. Częściej gadają? Tak, nie zrozumiałem, tutaj chyba gadałem trochę. Dobra, na razie mnie to przeszkadzał po prostu. Chyba najpierw będzie, żebyśmy wypłynęli w jakieś miejsce, które... Jeszcze nie miałem okazji odkryć, czy coś... Chociaż nie ukrywam, większość rzeczy już zwiedziłem. Jedne co to tutaj, mamy jakieś komety, czy coś. I jako, że zdobyliśmy teraz Giovanniego, nie sądzę, żeby ktoś jeszcze był tutaj do odkrycia na obecny moment. Prawdopodobnie to on będzie odpowiedzialnym za to wszystko, więc póki co płyniemy i zobaczymy, czy będę mógł coś z kometami w końcu zrobić. Miejmy nadzieję, że tak oczywiście, bo jednak jeśli tak nie zrobię, to będę kuźniczym kowalni, czym smithy, jak zwał tak zwał. A niestety bez niej to raczej nie stworzę tych szkieł czy innych rzeczy, no chyba, że wyjątkowo da się je kupywać. Ale nie ukrywam, nigdy nie spotkałem jeszcze żadnego sklepu, który by to oferował. Chociaż teraz też z drugiej strony to nie odwiedzam chyba wszystkich możliwych sklepów. No, w sumie to
sporej części świata. Co tutaj się dzieje? Co jest? Aha. Co byłoby fajne coś do jedzenia? Ja nie wiem dopiero co. Dobra, mniejsza z tym. Nawet jeśli będą mnie zadowoleni, to nakarmię ich kiedy indziej. Teraz chciałbym się skupić na innych rzeczach niż zdawanie żywności. Ja wiem, że trochę okrutne i trochę nie w porządku, no ale rozumiecie chyba, o co mi chodzi. Dobra. Mamy Olgę, mamy Maszę. A tu kto jest? Jeszcze trzeci żółw? Okej. Dobra, a zanim coś, to chcę sprawdzić, czym są te właśnie miejsca i czy tam są komety. Jeśli tak, to co za minigierka z nim będzie. Bo na pewno nie są to te pulsarowe płaszczki. O, ktoś się ode mnie chce i to tak pilnie, z tego co rozumiem. Ej, Orzeszku. No, widzę, że wybrałaś jakieś miejsce na mapie. Co za wspaniała inicjatywa, Bambina. Oglądać świat, podróżować w różne miejsca, poznawać nowe twarze czy nowe osoby. To wszystko jest takie ekscytujące, coś tego typu, wiecie, no nie chcę po prostu tłumaczyć dokładnie tych wszystkich trudnych słów czy tych, które teraz nie kojarzę, bo po prostu nie mam czasu. Ale zanim pójdziemy gdzieś w jakieś niesamowite miejsce, mogłabyś coś dla mnie zrobić? Chodźmy gdzieś indziej. Okej, zdradzę ci niewielki sekret. Chciałbym uczynić kogoś bardzo szczęśliwym. No, nie mów tego głośno. Sekret, mówiłem ci. I tak... dobrze zgadłaś bardzo specjalną kobietę. Chcę pokazać jej, jak bardzo jest dla mnie ważna. Wiedziałam, że będziesz chciała pomóc. Powiem wam szczerze, patrzę na to, co opowiadała Astrid o nim, co widziałem, to niestety nie sądzę, żeby to była właśnie ona. Tylko pewnie kogoś znowu sobie innego znać, ale zobaczymy. Okej, musimy iść do Bottom Line Corp, żeby zrobić trochę zakupów. Aha. Słyszałem, że sprzedawca tam dostał właśnie jakieś pudełko czekoladek. A ona po prostu uwielbia czekoladki, czy czekolady. Ciemną i drogą. To idealny prezent, nie sądzisz? Cudownie, Bambina, ale dajmy się tam w takim wypadku. Okej. No i to właśnie już sugeruje, że to może jednak nie jest Astrid, bo ona jednak preferuje proste rzeczy. Tak, Bottom Line, jeśli nie mylę, było tutaj gdzieś. Nie pamiętam, gdzie dokładnie, tu. No i tutaj będę musiał się właśnie udać po to wszystko i tak dalej, ale zanim do Bottom Line'a, to chciałbym sprawdzić, czy tutaj właśnie nie pojawi się nagle minigra Meteor Shower Comet Rock. Jeśli okaże się, że mogłem to zabrać sobie sam z siebie już wcześniej, to się wkurzę. A jeśli jest tak, jak podejrzewam, że nie mogę, co na całe szczęście być, także dobra. Potrzebuję wynosić silika i potem jeszcze trochę pulsarów, trochę ashów. To szybko to zrobimy, bo to nie powinien być problem. Silika, dobra. Nie pamiętam, ile potrzebuję, więc po prostu dajemy dużo. W ogóle fajna muzyczka, muszę przyznać. I tak, chyba Giovanni coś ode mnie chce, czy jeszcze będzie mnie uczył. Ale spokojnie, nie musimy się śpieszyć. Ja mam silika. Łącznie. Wow, ale muzyka fajna. A dopiero 5, potrzebuję 12, dobra. Czyli jeszcze kilka pełnych partii. W takim razie spotkamy się, jak już to będzie gotowe. A tutaj nadciągamy. Cudownie! Nie mogę w to uwierzyć. To jest niesamowite. Orzeszku, otwórz swoje oczy bardzo szeroko. To jest deszcz komet, lecz meteorytów. Czy nie wygląda po prostu cudnie? Jest tylko delikatnie niebezpieczny. A, oczywiście, możesz stracić kończynę lub dwie. Ale czym jest rana w takim po prostu niesamowitym pokazie? Czym jest ból fizyczny, kiedy możesz mieć po prostu doznania w swoim życiu? Nie, dodatkowo możesz zdobyć parę kometowych kamieni z tego. Czy nie jest to super? Dobra, co o tym myślisz, Bambina?
Nie martw się, patrzę na ciebie z odległości. Nie możesz być zbyt ostrożny, czyż nie? Aha, bardzo zabawne. Co jest z nim? I o co tu chodzi? Czemu w ogóle jest taki smutny? Aha. Czy muszę po prostu przybiegać tam, gdzie spadnie, żeby łapać kamienie. Dobra. Super. Dobra, fajne. Wow. Nie jestem może najlepszy w tym wszystkim, ale... Dobra. Najważniejsze, że w sumie zdobywam te kamienie, bo jednak one mi są potrzebne i to bardzo nawet. Chyba trzeba szybko łapać, żeby kamień zdobyć. Aha, czyli zawsze z każdej fali tylko jeden kamień, czy jak? Nie, po prostu po kamieniu trzeba być bardzo szybkim. Moja łódź niestety nie jest chyba dostosowana do zbierania kamieni. Ale dobrze czułem, że ten gościu musi mi dać komety. Skoro już niczego więcej nie ma, on jest ostatnim, którego znalazłem przed zdobyciem mgły. A przecież, żeby zdobyć mgłę, trzeba pożegnać parę osób niestety. A żeby pożegnać osoby, to trzeba... oczywiście... poradzić sobie z tym, żeby właśnie, no... mieć... ten cały sprzęt dla kowali, czy coś, co tam jest. I co, i tyle? Tak, tyle. Cóż, cóż, nie, że sobie poradziłaś, orzeszku. Wiem, że brzmi to głupio, ale... zawsze lubiłem takie niezręczne sytuacje, coś takiego. Takie ciekawe, dobra. Te światła, te dźwięki, to dreszczyk. Muszę przyznać... Aha, czy musisz przyznać, że to jest dosyć ciekawe, czyż nie? To nawet fajne. Chodzi tak wszędzie, nie wiedzieć... czy nadal będziesz oddychać w następnej minucie? To jest... to właśnie to, czego chciałem zobaczyć, Bambina. Wiedziałem, że masz to w sobie. Jesteś naturalnie uzdolniony do tego. Uwielbiam cię, czym kocham cię tak bardzo, jak mógłbym cię zjeść. Normalnie gada trochę jak dziadek. No, teraz idź, mała... rozebiako. Nie, serio, gada trochę jak taki jakiś dziadek dla niej. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra. Zgniatamy kilka tych kamieni i chyba zaraz będziemy mogli później postawić, jeśli mam wszystkie materiały. Mam nadzieję, że mam, bo jednak wiecie, no... im szybciej zrobię kuźnię, tym prędzej będę mógł zająć się wszystkim w sumie. Bo zarówno chyba Gustaw to chciał, jak i Astrid, chociaż co do Astrid nie jestem pewien. Ale na pewno tamta dwójka potrzebuje zaawansowanych rzeczy z kuźni czy coś, więc okej. Zobaczmy w ogóle, czego tam potrzebuje i ile. Tak będzie najlepiej, żeby to przygotować. Dobra, potrzebuję. Dwa pulsary i trochę aszów. Okej, dwa pulsary nie będą problemem, o ile mam metal. Ale najpierw asze. No, na szczęście dużo asz planków, więc tak z sześć ich teraz przygotuję do przecięcia i zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście musiałem zlamić. Nie będzie perfekto. O, proszę, a tutaj się uda. Jest znowu lama. Dobra. Tak jakby co drugie drewno mi wchodziło idealnie. Jak na razie do tej pory to zostaje. I zepsułem passę. Ale dobra, przynajmniej mamy już deski. Okej. Teraz tak dwa pulsary to były? Tak, dwa. Więc... nawet nie będę więcej tego szykował. Po prostu... dobra. Czy pulsar wymaga więcej węgla niż jeden? Nie wiem, konkretnie, ale trochę na pewno. Niemniej jednak węgiel nie jest teraz problemem. Więc dobra, teraz tylko pilnować, żeby pulsar się zrobił prawidłowo i będzie spokój. I super, będzie w końcu możliwe, że coś, co pozwoli zrobić sporo progresu, więcej niż jednej postaci. Tylko ciekawi mnie, czy rzeczywiście te wszystkie akcesoria będzie się jakoś wytwarzało w tej kuźni, czy jak? Dobra, mniejsze z tym. Dobra, dawaj to.
Mamy pulsary, to teraz nawet nie będę szedł po mąkę, tylko idę tutaj już odebrać. Chciałem w sumie zbudować tą kuźnię. O proszę, jakie to małe. A niech będzie nawet tu. I zanim coś, to oczywiście idę to sprawdzić, bo nie ma przebacz, muszę po prostu skorzystać z tego wszystkiego i jak to działa. Ła! A więc mamy co? Są tutaj schematy konkretne. Okej, krystal glas potrzebuje silika. Tutaj potrzebujemy złota, nawet chyba nie mamy złota. Tutaj złoto znowu, tutaj żeby było czyste, to potrzebujemy lime silika. Dobra. Mamy tutaj dużo receptur. Tak więc pozwólcie, że chwilowo zrobimy przerwę. Ja pospisuję, co jest potrzebne mi do zrobienia tych wszystkich rzeczy dla braciszków. A potem będziemy kontynuować spokojnie już przemierzanie oceanów. Dobra, tak więc mam już kompletną listę wszystkiego, co oni tam potrzebują, więc zajmijmy się tym i zaczniemy od czegoś niezwykle trudnego. Muszę stworzyć 12 płócien jedwabnych. Wiem, że może dla was to być takie trochę śmieszne, ale no niestety dla mnie jest to naprawdę spore wyzwanie, bo a, skończyło się, dobra. 12 płócien jedwabnych, co dla bezpieczeństwa dam od razu 14 nici. I trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało. Bo jednak, no, chciałbym już mieć załatwionych tych gości, bo jednak zauważyłem, że oni powodują, że inni pasażerowie są smutniejsi, więc chciałbym się ich pozbyć jak najszybciej. Nie ukrywam, tak naprawdę. A, dobra, przy okazji już załatwiłem, więc a, nieźle. Dobra, teraz co jeszcze było potrzebne? Dwa brązy. I wiem, że 5 żelaza, więc zobaczymy, czy mam w ogóle tyle żelaza. Mamy. To wypalimy żelazo przy okazji już. Wiem, że to będzie męcząca robota i pewnie długa, ale no niestety muszę to zrobić. Jeśli chcę się zająć nimi, oczywiście, jak już mówiłem, bardzo chcę. I przy okazji w pożyteczny sposób teraz też wykorzystamy noc. Bez spania i marnowania czasu w tym samym sposobie. Tak, wiem, że mąka się zmieniła, ale proszę cię, gro. Mam teraz ważniejsze sprawy niż mąka. Hm. O, owca. Nie wiem, co on tam robił, ale okej. No i teraz tylko najgorsza sprawa. Właśnie nie wiem, czy będę w stanie zrobić wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Ale powinno być dobrze, więc dobra. Teraz tylko zobaczmy, co jest potrzebne do reszty przyrządów. Czyli inaczej mówiąc, co jest potrzebne na stworzenie poszczególnych rzeczy, czyli dobra, ile brązów potrzebuję? Oczywiście mówię o brązę w takim wypadku. Dobra. Dwa, czyli jedną miedź jeszcze muszę. Ile czystego szkła potrzebowałem? Dobra, kryształowe szkło to potrzebuje 2 silika. To zrobimy silica powder. Jak będzie gotowe, to zrobimy czyste szkło. I do brązu potrzebuję jeszcze więcej, na pewno miedzi. Akurat tą jedną, więc no i będę pewnie musiał trochę polatać, że nie będę miał to skończone, ale no tą jedną miedź na szczęście nie będzie raczej problemem przygotować. Jak będę miał już mieć przygotowaną, czyli brąz i kryształowe szkło, to będę mógł pierwszą rzecz zamieścić. Oczywiście resztę też bym chciał, ale powiedzmy sobie szczerze, resztę umieszczę na spokojnie kiedy indziej. Tylko mało po prostu będziemy robić. Też sensu nie ma robić wszystkiego na siłę, byleby tylko ich się pozbyć jak najprędzej. Dobra. Swoją drogą mamy już prawie cały odcinek, a skupiłem się tylko na pracach tutaj pokładowych. Dobra. Już idę, Gustaw, ale pozwól, że najpierw odbiorę tą mąkę, bo ona będzie mnie męczyć cały czas, jeśli tego nie zrobię. Dobra, dziękuję bardzo. Dawać mąkę. I zobaczymy już, co on tam chce. Oczywiście wiem, że będzie mnie pewnie chwalił. I mówił, że wspaniałe. No ogólnie mówiąc skrótowo, perfekcyjna maszyna, dobra robota. Bądź z siebie dumna. Teraz możemy robić, czym tworzyć najbardziej skomplikowane materiały, tak po prostu z łatwością.
I nareszcie ruszyć się naprzód. Oczywiście są pewne sprawy techniczne. Jak mówiłem, nie jestem zbyt dobrym kowalem osobiście. I mogę powiedzieć ci, że to wszystko jest raczej proste. Z mojego rozumienia chodzi tu o to, że każdy materiał ma swoje własne właściwości podgrzewawcze i uderzeniowo-motowe, także tak nazwę. Niektóre będą wymagały częstych, małych uderzeń młotem, niektóre będzie trzeba bić najmocniej jak możesz. Będziesz musiała obserwować, jak twój młot się zachowuje. Ale starczy gadania, zajmij się tym. Ja popatrzę na ciebie z bezpiecznego dystansu w tym miejscu. Dobra, i co za quest? Użyj tego, dobra. Zacznijmy od... Zapomniałem o silica powder, prawie. Tak, dwa silica powdery. Tak, dwa silica powdery. To szybko jeszcze to ogarniemy właśnie zanim pójdziemy i przygotujemy wszystko na pierwszą maszynę. Ja w sumie na pierwsze zlecenie ich. Drugie by potrzebowało dwa brasy i dwa czyste szkła. Ale czyste szkła to akurat zrobię kiedy indziej, bo i brasy. Prawdopodobnie i tak nie mam materiałów, więc będę musiał się skupić na tym, żeby trochę popływać i poszukać. Dobra, to teraz na brasy potrzebujemy czego? Cynku, czyli to samo co na czyste szkło i kopera. Nie mam, ale na szczęście pozbiera. A teraz tak, na czyste szkło potrzebuję lime i silikat, czyli to nie będzie problem. Dobra. Okej, okay, więc na początek miałem dwa brązy. Tak, dwa brązy. Ja nie wiem o co chodzi, ale okej. Okej, czyli to jest właściwe, czy nie? Chyba tak. Dobra, cudownie. No, dosyć imponujące. Aha. Naprawdę dobrze sobie poradziłaś, jak na nowicjuszku, coś tego typu. Musiałeś zauważyć, że twój młot... Aha. Że jeśli twój młot stanie się zbyt gorący... No to musisz uderzać, musisz po prostu przeczekać i go schłodzić bez uderzenia w materiały. Jest to bardzo ważne. To jest gra cierpliwości, precyzji i wigoru. Różne materiały będą musisz zachowywać, więc musisz być pewna. Ale jestem pewien, że dasz sobie radę i tak dalej. I że niedługo będziemy mieli nowe pomysły na materiały, dobra? Nie martw się, mój mały koniku polny. Dużo materiałów różnych będzie potrzebne do wybudowania tego, o czym myślę, dobra? Ale teraz nie przejmujmy się tym. Bronz kolejny. Czyli chyba trzeba... Nie wiem, czy trzeba mocno, czy... Jak? A chyba mocne uderzenia były tutaj najlepsze. Dobra, trzeba poczekać. Moc staje się gorący, ale skutecznie to działa. Dobra. Brąz już mamy. Teraz zostało tylko... kryształowe szkło. Ale widać, że trochę wolniej się robi, ale no, ważne, że się robi. Powiem szczerze, po zrobieniu tego szkła i postawieniu pierwszego ulepszenia, prawdopodobnie skończymy dzisiejszą przygodę. Oczywiście następna część będzie za 3-4 dni jakoś tak, bo sobie teraz ogrywam równolegle 4 gry, więc wiecie, co czwarty dzień. Bo dwa na jeden na dzień nie jestem w stanie dobrze zorganizować, więc po prostu jeden dzień nie... Okej, czyli to nie jest tak. Czyli tutaj potrzeba trochę silniejszych uderzeń, ale nie najsilniejszych. Okej, okay. Oczywiście wszystko będzie tak samo wyglądało. Dobra, jeszcze jedno kryształowe szkło i jesteśmy w domu. Bo jeszcze, że fajna minigierka, chociaż spodziewam się czegoś trochę innego. Bardziej spodziewam się, że to będzie kolejny oczekiwacz, jak ten młyn czy coś, a tutaj proszę. Owszem, najpierw trzeba trochę poczekać, aż się materiał przygotuje, ale potem tylko parę uderzeń. Voila, wszystko zrobione. Dobra, dawaj gro. Szybciej. Dobra. Uderzenia. Ej, co jest? Młot nagle stał się taki gorący, że nie wiadomo co.
Czekaj, dobra, nie rozumiem chyba co i jak. Czyli chyba bardzo źle tam robimy na początku, ale dobra, nie ma co się przejmować, mamy dwa te szkła. Więc, panie i panowie, właśnie udało nam się ogarnąć podstawową kwestię chałupy tych jełopów. Tutaj co było potrzebne jeszcze? Aha, czyste szkło tylko. No i srebro, ale srebro mam, dobra. Uwaga, uwaga, mamy naszyjnik. Czy jak naszyjnik ten? Żyrandol. I przy okazji coś od nas chcą już teraz. Dobra, idę do was, spokojnie chłopy. Tutaj, skaucie. Ja i mój brat jesteśmy praktycznymi ludźmi. Prosimy o coś, a ty to dostarczasz. Proste. Ale jest jedna sprawa, którą nawet nie powinniśmy prosić. Wiesz co jest? Jedzenie. Ludzie jedzą. Tak zazwyczaj to 3 razy w ciągu dnia. Nie możemy opuścić tej łodzi i pójść do deli. A do delikatesów, rozumiem. No cóż, może wydawać się, że mogę wydawać się wkurzony. Dlatego, że jestem. Nie karmisz mnie, okej, w porządku. Ale mój brat... To nie w porządku. O, dobra, aha. Aha, czyli po prostu to jest dialog, nie to, że ich nie karmię naprawdę, tylko że muszę zdobyć dla nich... Lobster roll? Nawet nie wiem jak to zrobić, ale okej. Lobster roll. Zobaczmy, czy mamy składniki potrzebne na to coś. Lobster i mąka. Czy mam coś z lobsterem? Pewnie niestety nie. Czy musi być koniecznie lobster, którego nie posiadamy? Super. No, damy radę. I co tu mam tym razem? A, to jeszcze nieskończone i... Aha. Bo simiki potrzebują, żebym zrobił im jedzenie, żebym zrobiła im jedzenie. A, mam nadzieję, że nie schrzanie ich zamówień. Dobra. Będę musiał znaleźć w takim razie te kraby całe, czy tam homary, to są, nieważne co to jest. Ale tak czy siak, zajmiemy się tym już w następnym odcinku. I ja teraz zaraz informuję, że trochę sobie popływam, pogromadzę wszelkich materiałów, wiecie. Różne metale, różne drewna, kamienie, wszystko po prostu na farmie mocno, żeby mieć na przyszłość zapasy spore. No i oczywiście w tym epizodzie dokończymy budować im wszystko, co oni tam chcą. Tak, pozbieram i wykuję wszystko. Tylko materiałów nie przygotuję. Nagotuję też żarcia, żeby mieć do karmienia ich wszystkich. Wiecie, spory zapas i tak dalej. A póki co naprawdę już dziękuję bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.